za testy, dziękuję za ten przywilej. I od pewnego czasu słyszymy w wykładach, aby nie podnosić ręki na pomazańca pańskiego. Co, tak nawiasem mówiąc, jest bardzo znamienne, ponieważ świadczy o tym, że wypowiadający te słowa podświadomie zdają sobie sprawę z tego, kto w ich analogii do typu i antytypu odpowiada Saulowi, a kto Dawidowi. Osoby te zapominają, że ten pomazaniec pański, na którego Dawid nie podnosił ręki, został odrzucony przez Pana jako nieodpowiedni, jako zły, nieposłuszny Bogu, niepokutujący władca. Tak więc, gdyby te osoby zastanowiły się głębiej nad tą sprawą, to ich apelem raczej powinno być: nie podnośmy ręki na pomazańca pańskiego. Ale znowu z trzeciej strony wymagałoby to od nich uznania, że osoba, przeciw której mają nie podnosić ręki, jednak jest pomazańcem pańskim. A tego nie są w stanie przyznać, no bo przecież twierdzą i starają się trzymać jak tylko mogą tego, że to oni, czy to ich wodzowie są tymi pomazanymi od Pana wodzami ludu Bożego. Przecież w ich mniemaniu nikomu z opozycji Bóg nie położył ręki na ramieniu. Ostatnio często zastanawiałem się nad tą sprawą, także w kontekście twierdzenia, że lud Boży powinien poszukiwać ziemskiego wodza i różnych innych wydarzeń, jakich świadkami jesteśmy na bieżąco. Postanowiłem także przypomnieć sobie całą historię Dawida i Saula, tak dokładniej, tak dogłębniej, żeby móc lepiej zrozumieć te kwestie. I od ponad miesiąca, gdy zwykle wieczorami opowiadałem Emilce różne historie biblijne, to teraz postanowiłem jej czytać historie zawarte właśnie w księgach Samuelowych, żebyśmy oboje z tego skorzystali. W międzyczasie zastanawiałem się nad podjęciem zupełnie innego tematu. Ale po zastanowieniu z modlitwą doszedłem do zrozumienia, że ten temat, nad którym się zastanawiałem, nie miałby dla naszego zboru takiej realnej wartości, która by mogła coś zmienić w chwili obecnej. Niespecjalnie aktualnie byłaby dla nas odpowiednia, ponieważ my nie mamy możliwości zmieniać na lepsze tego, co chciałbym wskazać. Zrozumiałem więc, że powinienem raczej podjąć temat, z którego moglibyśmy skorzystać. I tak oto powróciłem do tej kwestii niepodnoszenia ręki na pomazańca pańskiego, bo znów dwukrotnie usłyszałem te słowo jako argument w dyskusji. Myślę więc, że ten temat będzie ważny nie tylko dla mnie, ale także i że wszyscy z niego skorzystamy. Postanowiłem jednak nie koncentrować się na przypadkach, w których Dawid powstrzymywał się od podniesienia ręki na Saula, ale zwrócić uwagę na moment, w którym faktycznie ktoś na niego podniósł rękę i doprowadził do jego śmierci. O co tam chodziło? Na czym polegało to podniesienie ręki na Saula? A szczególnie na postawę, jaką zajął Dawid odnośnie tego faktu. Jako temat i tekst podstawowy wybrałem drugą Samuelową, rozdział 1, werset 14, w której czytamy: Zatem rzekł do niego Dawid: Jako żeś się nie bał ściągnąć ręki twej, abyś zabił pomazańca pańskiego. Drodzy Państwo, myślę, że można podejść do tego problemu na kilka sposobów. To jest bardzo skrótowo powiedzieć praktycznie same wnioski, no i częściowo to wykonamy. Ale zauważam, że gdyby je tak po prostu powiedzieć, to nie miałoby takiej właściwej siły. To nie pozwoliłoby zrozumieć, czemu konkretnie Dawid postąpił tak, jak postąpił i jakie to ma dla nas znaczenie. Można też spróbować rozważyć właśnie to konkretne zdarzenie, czy też rozdział, w którym on to zdarzenie wystąpiło. I właśnie tak początkowo planowałem postąpić, ale ponownie, gdy nad tym się zastanawiałem, to zauważyłem, że przy takim przedstawieniu tematu brakowałoby kontekstu, który pozwoliłby zrozumieć intencje i prawdziwe znaczenie wydarzeń, jakie zostały opisane. Byłoby to naprawdę wielce zubożone. I w ten właśnie sposób chciałem się usprawiedliwić odnośnie wyboru, jakiego dokonałem. To jest, postanowiłem rozważyć za tekstem także kontekst tej historii, co zajmie nam na pewno kilka, jeżeli nie kilkanaście wykładów, ponieważ do omówienia będziemy mieli aż 7 rozdziałów. Ale nawet i w tej długiej wersji będę musiał bazować na tym, że w trakcie naszych poprzednich wykładów, czy to mówionych przeze mnie, czy też przez pozostałych starszych z naszego zboru, czy też przez innych braci,
ustaliliśmy i zrozumieliśmy pewne rzeczy i nie będę musiał tego wyjaśniać. Na przykład tego, że Biblia zawiera typy, czyli cienie rzeczy przyszłych, to jest odbicie przyszłej rzeczywistości ukryte w historiach opisanych w Biblii. Czyli na przykład także tego, co w 2012 roku, niezależnie od siebie, z bratem Darkiem, nie umawiając się, powiedzieliśmy, w uzupełniających się wykładach, właściwie tydzień po tygodniu, odnośnie walki Dawida z Saulem. To jest, że Dawid przedstawia nie tylko Jezusa, ale chociaż to jest ważna myśl, chciałbym zwrócić uwagę, że Dawid przede wszystkim przedstawia Pana Jezusa, ale także onego sługę, pastora Rysela, a Saul przedstawia, uwaga, ponieważ to jest ważna rzecz dla naszego obecnego tematu, Saul przedstawia nie jednostkę, ale jednostki, aktualnie uznawane przez lud Boży za wody. Referencyjnie odsyłam na przykład do teraźniejszej prawdy numer 494 z 2005 roku i powtarzam, Saul przedstawia rozmaite jednostki aktualnie uznawane przez lud Boży za wody. Czyż nie koresponduje to zastanawiająco z sytuacją, jaką mamy w dzisiejszych czasach? Ku przypomnieniu. W czasach pastora Rysela najważniejszym, chociaż niewyłącznym przedstawicielem antytypicznego Saula był dr Józef Cook, a nieco mniej ważnym dr Józef Feist. Były to bardzo znane i poważane w swoim czasie jednostki, przyciągające tłumy słuchaczy i zainteresowanie gazet. W każdym razie antytypicznym Saulem byli rozmaici wodzowie utracjuszy koron. Zanim więc postąpimy dalej w naszym temacie, zastanówmy się, kim byli utracjusze koron. Były to te jednostki, które w czasie, gdy było otwarte wysokie powołanie do natury duchowej, jako członkowie Kościoła, malutkiego statka, podczas wieku Ewangelii zostali objawieni jako ci, którzy utracili swoje stanowisko w malutkim statku i otrzymali ostatecznie miejsce w niższej klasie, która zwykle jest przez nas nazywana wielką kompanią albo wielkim gronem. Odpadli oni do niższej klasy, ponieważ nauczali błędu, pogwałcili prawdę i jej ducha lub też uwikłali się w złe postępowanie, które doprowadziło do usunięcia ich z klasy małżeńskiego statka. Ale ostatecznie przez pokutę ognęli się w ucisku i zwyciężyli. Dlatego moim zdaniem to jest bardzo ważna myśl. Zauważmy, że wielu utracjuszy koron ostatecznie zwyciężyło i rozwinęło swój charakter do poziomu niedostępnego dla nas poświęconych obozowców Epifanii. Czy więc antytypiczny Dawid miał mieć złe uczucia względem takich jednostek? Czy miał życzyć im duchowej śmierci albo utraty pozycji, jaką zajmowali, lub podnosić na nią swoją antytypiczną rękę? Czy też raczej on powinien chcieć nawrócić grzesznika z jego błędnej drogi, aby wybawić jego duszę od śmierci i zakryć mnóstwo grzechów, jak mówi list Jakuba 5, rozdział 20. Niemniej jednak, czy antytypiczny Dawid miał uznawać ich chwytanie władzy i panowanie? No chyba nie, prawda? I zapewne, skoro gromadzili się koło niego zwolennicy, którzy w nim widzieli pomagańca pańskiego, którym przecież był, to nie dlatego, że siedział cicho i nikt nie wiedział, że on był pomazany na przyszłego króla Izraela. Warto zauważyć, że przecież byli nawet tacy zwolennicy Dawida, którzy wręcz chcieli go wyręczyć w zabiciu Saula, aby Dawid wreszcie został tym królem. Więc oni na pewno także nie uznawali chwytania władzy i panowania w wydaniu antytypicznego Saula. Czy w tym kontekście dziwi też, że Dawid był bardzo zasmucony, gdy usłyszał o śmierci Saula i że postanowił ukarać tego, który szczycił się tym, iż doprowadził do jego śmierci? A jak dzisiaj? Chociaż widzimy, że są tacy, którzy po prostu nie mogą się doczekać, aż ci błądziciele się pogrążą, aż Bóg zainterweniuje i odbierze im pozycję, którą sobie przypisują, to jednak czy my powinniśmy chcieć ostatecznego upadku tych, którzy zbłądzili, a szczególnie tych wodzów, którzy chwytają władzę i panowanie, czy też raczej powinniśmy życzyć im, aby pokutowali i powrócili do harmonii z Panem? Czy powinny nas cieszyć upadki takie? Czy powinniśmy z zadowoleniem patrzeć na to, jak popadają w coraz większą ciemność i odchodzą od Pana? Dalej. Czy powinniśmy szukać jakiegoś ostatecznego argumentu, przez który mieliby oni przestać walczyć w dobrej sprawie, o którą walczą i poddać się w niej, uznając się za pokonanych? I z tymi właśnie myślami
chciałbym rozpocząć rozważanie naszego tematu. Dzisiaj rozważymy połowę historii zawartej w 1 Samuelowej, rozdziale 25, wersetach od 2 do 43. Natomiast później także 1 Samuelową od rozdziału 27, wersetu 7 do końca 1 rozdziału 2 Samuelowej, z którego to właśnie rozdziału pochodzi nasz tekst podstawowy. Myślę sobie też, że będzie bardzo korzystny dla naszego wspólnego zrozumienia, gdy bracia przeczytają sobie sami w domu te rozdziały, aby uzyskać kontekst i całościowy pogląd na wydarzenia, które będziemy rozważali. Czyli jeszcze raz powtarzam, dzisiaj będziemy czytali i rozważali historię z 1 Samuelowej, rozdział 25, natomiast później także od rozdziału 27 do końca 1 Samuelowej i pierwszy rozdział 2 Samuelowej. Tak więc otwórzmy proszę 1 Samuelowa, rozdział 25. W tym rozdziale jest opisana historia Dawida, Nabala i Abigail. I tak też zatytułujmy sobie dzisiejszą część naszych rozważań. Dawid, Nabal i Abigail. Pierwszy podtemat tego drugiego tematu. Drodzy bracia, w wersetach, które rozważymy, nie ma ani słowa o Saulu. No jak to? Przecież nasz temat miał być o Dawidzie i o jego postawie względem Saula. Dlaczego więc rozważamy historię o Nabalu i Abigail? Ja powiem bratercu, że też nie mogę tego zrozumieć, gdy pierwszy raz czytałem o tym w drugim rozdziale epifanicznego tomu 14, który tak nawiasem mówiąc jest głównym źródłem, z którego zaczerpnąłem nasz temat. Czyli epifaniczny tom 14, rozdział 2. Nie mogłem zrozumieć, po co brat Johnson umieścił go w tym kontekście. Czemu nie opisał tej historii w jakimś innym rozdziale, skoro już wyjaśnia tam księgi Samuelowe. I wstępnie postanowiłem też ominąć go i zająć się od razu kwestiami związanymi z Dawidem w czasie końca panowania Saula, samym Saulem i przeciwnikami Saula. Ale z perspektywy całości uważam, że ta historia jest tutaj bardzo na miejscu i że dodatkowo będzie ona także dla nas pewnego rodzaju skrótem, który pomoże nam w właściwym zrozumieniu całej tej historii i właściwej postawy, jaką powinniśmy dzisiaj zajmować. A także z pewnego punktu widzenia jest być może na chwilę obecną najważniejszy dla nas całego tego tematu, chociaż oczywiście nie można go wprost przenosić antytypicznie na dzień dzisiejszy. Jeżeli ktoś by próbował przenosić go wprost antytypicznie na dzień dzisiejszy, to myślę, że znalazłby się w pewnej pułapce, ponieważ nie można wprost to przenosić. Patrzmy raczej na postawy, jakie prezentowali poszczególni bohaterowie tej historii i wyciągnijmy z niej lekcje. No dzisiaj moim zdaniem to nie jest antytyp, ale możemy wyciągnąć nauki z postaw, które będą nam przypominały pewne zachowania, które obserwujemy w czasach dzisiejszych. Zacznijmy więc od przeczytania tej historii, tak jak została przedstawiona w typie. 1 Samuelowa, rozdział 25, wersety od 2 do 43. Przeczytajmy ją całą, w całości, żebyśmy ją poznali. Będę czytał w brzmieniu Biblii 1003. Żył w Maon pewien człowiek, który miał posiadłość w Karmelu. Był to człowiek bardzo bogaty. Miał 3000 owiec i 1000 kóz. Zajęty był właśnie strzyżeniem owiec w Karmelu. Człowiek ten nazywał się Nabal, a jego żona Abigail. Była to kobieta mądra i piękna. Mąż natomiast był okrutny i występny. Był kalebitą. Kiedy Dawid posłyszał na pustyni, że Nabal strzyże swe owce, wysłał do niego 10 młodzieńców, mówiąc im: idźcie do Karmelu, udając się do Nabala. Pozdrowicie go ode mnie. Powiedzcie memu bratu, pokój niech będzie z tobą, pokój w twym domu i we wszystkim, co do ciebie należy. Słyszałem właśnie, że u ciebie jest pora strzyżenia. Gdy twoi pasterze przebywali wśród nas, my nie sprawiliśmy im żadnej przykrości. Nic im też nie zginęło, jak długo przebywali w Karmelu. Zapytaj zresztą sług twoich, co ci powiedzą. Dasz więc życzliwością młodzieńców, przybyliśmy tu bowiem w dzień uroczysty. Zechciej użyczyć, co masz pod ręką, sługom twoim i synowi twemu Dawidowi. Młodzieńcy Dawida przyszli i powtórzyli Nabalowi wszystkie te słowa w imieniu Dawida i w milczeniu oczekiwali odpowiedzi.
Nabal tymczasem dał sługom Dawida taką odpowiedź. Któż to jest Dawid? Któż to jest syn Jessego? Teraz jest dużo sług takich, którzy porzucają swego pana. A więc mam wziąć mój chleb, wodę, mięso nagotowane dla strzegących i dać je ludziom, o których nie wiem nawet skąd są? Młodzieńcy Dawida udali się w drogę powrotną. Przyszedłszy, powiadomili go o całej rozmowie. Dawid wtedy dał rozkaz swym ludziom, niech każdy przypasze miecz. I wszyscy przypasali sobie miecze. Dawid również przypasał sobie miecz. Potem około 400 ludzi wyruszyło z Dawidem na czele, 200 zostało przy taborze. Tymczasem jeden ze sług zawiadomił Abigail, żonę Nabala. Dawid przysłał posłańców z pustyni, aby pozdrowili naszego pana, a on ich zelżył. A przecież ci ludzie byli dla nas bardzo dobrzy. I jak długo obok nich krążyliśmy, przebywając na polu, nie doznaliśmy żadnej przykrości i nic nam nie zginęło. Byli nam murem ochronnym, tak w noc, jak i w dzień, przez cały czas wspólnego pobytu, gdyśmy pasli trzodę. Musisz więc rozważyć i rozejrzeć się, co począć, gdyż postanowiono zagładę dla naszego pana i dla całego jego domu. Tymczasem on jest zbyt zły, żeby można było z nim mówić. Abigail wzięła więc szybko 200 chlebów, 2 bułkawki wina, 5 oprawionych owiec, 5 sea prażonych ziarem, 100 gron rodzynków i 200 blasków figowych. Objuczyła tym osły i powiedziała swym sługom: wyjdźcie przede mną, a ja podążę za wami. Przed swym mężem Nabalem nie przyznała się do tego. Gdy siedząc na ośle, zjeżdżała niewidoczną stroną góry, właśnie Dawid i jego ludzie wstępowali ku niej i spotkała ich. Tymczasem Dawid mówił sobie: na darmo strzegł na pustkowy całego dobytku jego, także nic nie zginęło, co posiadał, bo odpłacił mi złym za dobre. Niech to uczynił Bóg wrogom Dawida i tamto dorzuci, jeżeli do rana zostawił cokolwiek z jego własności, choćby jednego malca. I to będzie tyle, co przebadałem w dniu dzisiejszym, ale jeszcze dla kontynuacji i dla kontekstu przeczytajmy do końca tej historii. Kiedy Abigail spostrzegła Dawida, szybko zsiadła z osła i padłszy na twarz przed Dawidem, oddała mu pokłon aż do ziemi. Rzuciwszy się do jego stóp, rzekła: Panie mój, niech na mnie spadnie wina. Pozwól jednak służebnicy twojej przemówić do ciebie. Wysłuchaj słów twojej służebnicy. Niech pan mój nie zwraca uwagi na tego nicponia Nabala, bo on jest jak jego imię. Nabal oznacza, że jest w nim wiele głupoty. Ja zaś, twoja służebnica, nie widziałam sług mojego pana, których przysłałeś. A teraz, panie mój, na życie pana i twojej duszy, skoro powstrzymał cię pan od rozlewu krwi i pomsty dokonanej na własną rękę, niechaj twoi wrogowie i wszyscy, którzy życzą mojemu panu nieszczęścia, podobni się staną do Nabala. A oto upominek, który przyniosła twoja służebnica panu swemu. Niech go podadzą sługom chodzącym za moim panem. Daruj łaskawie winę swej służebnicy. Z pewnością pan zbuduje panu mojemu domu, który będzie trwały, gdyż pan mój toczy boje pańskie. Dlatego nie spotka cię nieszczęście przez całe życie. Jeśli natomiast ktoś powstanie, aby cię prześladować i czyhać na twoje życie, niech dusza pana mojego będzie dobrze zamknięta w woreczku życia u pana Boga twojego. Życie zaś wrogów niech wyrzuci jak sprosy. A kiedy pan spełni panu mojemu wszystko dobre, co przyobiecał i ustanowi cię władcą Izraela, niech nie będzie wtedy dla ciebie skrupułem i wyrzutem sumienia u pana mego to, żeś rozlał krew niewinną i że wymierzyłeś sobie sprawiedliwość na własną rękę. A kiedy pan łaskawy będzie dla mego pana, przypomnisz sobie swą służebnicę. Na to rzekł Dawid do Abigail: błogosławiony niech będzie Pan Bóg Izraela za to, że cię wysłał dziś na spotkanie ze mną. Niech będzie błogosławiony twój rozsądek. Błogosławiona bądź i ty za to, żeś powstrzymała mnie dzisiaj od rozlewu krwi i że nie wymierzyłem sobie sprawiedliwości na własną rękę. Lecz na życie Pana, Boga Izraela, który mnie powstrzymał od wyrządzenia ci krzywdy, gdybyś szybko nie przybyła mi na spotkanie, wówczas Nabalowi nie pozostałby do rana ani jeden malec. Dawid przyjął od niej to, co przyniosła i rzekł jej: wracaj spokojnie do domu. Patrz, wysłuchałem tej prośby i przyjąłem cię życzliwie. Abigail wróciła do Nabala. Wyprawił on właśnie ucztę w domu na wzór uczty królewskiej.
Serce Nabala pełne było radości. Był jednak bardzo pijany, więc nie wspominała mu o niczym aż do rannego wrzasku. Ale kiedy do rana Nabal wytrzeźwiał od wina, oznajmiła mu o tym jego żona. Serce jego zamarło, a on stał się jak kamień. Po upływie około 10 dni Pan poraził Nabala tak, że umarł. Gdy się Dawid dowiedział, że Nabal umarł, zawołał: błogosławiony niech będzie Pan, który stał się moim obrońcą przeciw Nabalowi w związku z doznaną obelgą, a sługę swego powstrzymał od zła. Nieprawość Nabala skierała Pan na jego głowę, posłał też Dawid pośredników celem rozmówienia się z Abigail, bo chciał wziąć się sobie za żonę. Słudzy Dawida udali się więc do Abigail do Karmelu i odezwali się do niej w ten sposób: Dawid wysłał nas do ciebie, aby cię wziąć za żonę. A ona wstała, oddała pokłon twarzą do ziemi i rzekła: oto służebnica twoja jest niewolnicą gotową umyć nogi w służbie mojego pana. Podniósłszy się, Abigail spiesznie siadła na osła i z pięcioma dziewczętami, które stanowiły jej orszak, udała się za wysłańcami do Dawida i została jego żoną. Wziął też przedtem Dawid Achinoa z Izrem i tak obie one zostały jego żonami. I tak kończy się werset 43, później jeszcze jest 44, ale on już nie należy do naszej historii. Drodzy braterzko, mówiliśmy, że Dawid nie chciał podnieść swoje ręki na Saula, ale w tej historii widzimy, że Dawid jak najbardziej chce podnieść rękę na Nabala. Chce go wręcz doszczętnie i totalnie zniszczyć. I jest tym bardzo prędki. A Nabal przedstawia wodzów utracjuszy koron. Tak, drodzy braterzko, widzę zaskoczenie w po niektórych oczach. Przecież przed chwilą powiedzieliśmy, że to Saul przedstawia wodzy utracjuszy koron. No to jak to jest? Na czym polega różnica, że on jednych utracjuszy koron, wodzów utracjuszy koron chciał zabić i to tak bardzo szybko miał takie pragnienie, a drugich nie, wręcz powiedział: nie będę podnosił ręki na wodzów utracjuszy koron. Otóż różnica polega na tym, że Saul to wodzowie utracjuszy koron w kościołach nominalnych. Natomiast rozdział, który rozważamy, dotyczy relacji, jaką miał brat Russell do towarzystwa jako korporacji, czy też organizacji do pracy publicznej. Organizacji do pracy publicznej, w tym jak ona była reprezentowana w jej złych i dobrych dyrektorach. Czyli mówi o wodzach utracjuszy koron w ruchu prawnym. W organizacji do wykonywania pracy publicznej. Jak braterstwo, zwróćmy na to szczególną uwagę i w trakcie naszych rozważań zauważmy to i przemyślmy powód takiego innego podejścia do utracjuszy koron z ruchu prawdy niż do tych spoza ruchu prawdy. Zacznijmy więc od tego, że Dawid reprezentuje naszego pastora, Nabal złych dyrektorów, a Abigail dobrych dyrektorów. Jeżeli chodzi o Dawida, to już sobie powiedzieliśmy, skąd uznajemy, że przedstawiam brata Russella. A aby zrozumieć, kim był Nabal, zobaczmy na jego opis tej historii. Werset drugi. Żył w Maon pewien człowiek, który miał posiadłość w Karmelu. Był to człowiek bardzo bogaty. Miał 3000 owiec i 1000 kóz. Zajęty był właśnie strzyżeniem owiec w Karmelu. Wśród ważniejszych postaci spośród złych dyrektorów towarzystwa byli pan J.B. Adamson, który był jednym z czterech przywódców przesiewania kombinacjonizmu, czyli połączeniowego, w lat 1891-1894. Następnym była pani M.F. Raffel, przywódczyni przesiewania reformizmu z lat 1901-1904, żona brata Russella. Oraz pan Giesej, wiceprezydent towarzystwa w latach 1906-1909, który był głównym wodzem spośród tych, którzy nie byli pielgrzymami podczas przesiewania kontradykcjonizmu, czyli zaprzeczania, z lat 1908-1911. Czyli zwróćmy uwagę, że ta historia, ta sama historia powtarzała się kilkukrotnie, już w całym tym okresie żniwa. I cały czas bardzo podobne rzeczy się wydarzały, także oni wszyscy są nazwani Nabalem. Po kolei te same rzeczy się w stosunku do nich wykonywały. Co więcej, to nie byli jedyni źli dyrektorzy towarzystwa, ale oni są naszymi przykładami. Po nich okazali się także inni, podobnie usposobieni źli dyrektorzy. No ale z początku, czyli ci źli dyrektorzy wcale nie byli źli, tylko byli dobrze usposobionymi,
pozbawionymi światowości oraz owocnymi sługami prawdy. W oryginale żył w Maon pewien człowiek, który miał posiadłość Karmelu, brzmi iż Maon Masek Karmel, czyli człowiek, posiadłość, taka jak na puszczy na przykład, uczynek lub praca, owocność. Wszyscy z nich byli bardzo wpływowi w prawdzie wśród wielu zachowawców koron, 3000 owiec, oraz wśród wielu utraciwszy koron, 1000 kozłów. I czynili owocnych zachowawców koron. To jest pokazane tym, że zajęci byli strzyżeniem owiec z Karmelu. Tak jak z drzew zbiera się owoce, tak też z owiec pozyskuje się wełnę. Werset 3. Człowiek ten nazywał się Nabal, a jego żona Abigail. Była to kobieta mądra i piękna, mąż natomiast był okrutny i występny, był kalebitą. Pomimo jednak tego dobrego początku, ostatecznie stali się oni głupimi, czy też niemądrymi, często działając jako dyrektorzy w sposób opozycyjny do sugestii brata Rusela, tak jak sugeruje to imię Nabal, które oznacza głupota lub szaleństwo. Niemniej, blisko związani z nimi, jako jego żona, byli dobrzy dyrektorzy, którzy rozdawali radość wśród ludu Bożego. No bo słysząc prawdę, poznając ją, mamy radość. A Abigail oznacza ojciec radości. Byli oni dobrze ugruntowani w prawdzie, posiadali dobre zrozumienie. Mądra, lub tak jak mówią inne przekłady, roztropna. I byli dobrze rozwinięci w podobieństwie Chrystusowym. Abigail była piękna, gdyż prawdziwe piękno polega na posiadaniu dobrze rozwiniętych łask i zalet charakteru. Natomiast jej mąż, według lepszego w tym przypadku przekładu Biblii Warszawskiej, był nieokrzesany i niecnych postępków. Czyli że źli dyrektorzy ostatecznie stali się źle usposobieni w stosunku do prawdziwych interesów pracy pańskiej. To nieuprzeszany, nieuprzejmy. I stali się czynicielami nieprawości, niecnych postępków, pomimo że kiedyś byli członkami malutkiego statka, bowiem pochodzili z rodu Kaleba. A Kaleb, czyli pies, jak to znamy z wykładów odnośnie Jozuego i Kaleba, to jest aluzja do tego, że malutkie statko jest przez Kościół nominalny zaliczane do bezrozumnych sekciarzy. I dlatego Kaleb. Werset 4. Emilka. Werset 4. Kiedy Dawid posłyszał na pustyni, że Nabal strzyże swe owce. Czyli podczas gdy brat Rusel trwał w warunkach puszczy, czy też, jak mówi Biblia Tysiąclecia, pustynny, czyli nieświatowych, takiej, nie ma na to polskiego określenia dobrego, ale tak określiłem to, bez światowości, że nie był światowy, w warunkach, które nie były światowe, oddalony od światowości, zauważył, że antytypiczny Nabal uzyskuje dobre rezultaty od malutkiego statka, bo strzyga owce. I w związku z tym, werset 5, wysłał do niego 10 młodzieńców, mówiąc im: idźcie do Karmelu, udając się do Nabala, pozdrówcie go ode mnie. Czyli naturalnie, jako on sługa i prezydent towarzystwa, zapragnął mieć w tym udział. W związku z tym wysłał pełną liczbę 10 swoich pomocników, młodzieńców, do sfery swej owocności, do Karmelu, do antytypicznego Nabala, aby uczynili pokojową prośbę. Pozdrówcie z hebrajskiego szal, to literalnie poproście, żeby uczynił tą prośbę w jego imieniu. Ale, żeby nie zaczynać od razu od proszenia, to, werset 6, powiedzcie memu bratu, pokój niech będzie z tobą, pokój w twym domu i we wszystkim, co do ciebie należy. Nakazał on im, aby traktowali prosperującego Nabala, jego dom i to, co posiadał, przychylnie, czyli w sposób pomocny. Werset 7. Słyszałem właśnie, że u ciebie jest pora strzyżenia. Gdy twoi pasterze przebywali wśród nas, my nie sprawiliśmy im żadnej przykrości. Nic im też nie zginęło, jak długo przebywali w Karmelu. A następnie zapewnił członków antytypicznego Nabala, że dowiedział się, iż mieli oni pomocników do gromadzenia owoców ich pracy,
oraz poinformował ich, żeby zadbał o to, by ich pasterze, czyli opiekunowie malutkiego statka, podczas gdy pracowali razem z bratem Russellem i jego współpracownikami, to ani nie zostali przez nich okryci hańbą, co jest literalnym oddaniem tego, co w wersecie przetłumaczono jako nie sprawiliśmy im żadnej przykrości, ani też nie ucierpieli strat podczas tej współpracy. Werset 8. Zapytaj zresztą sług Twoich, co Ci powiedzą. Dasz więc życzliwością młodzieńców, przybyliśmy tu bowiem w dzień uroczysty. Zechciej użyczyć, co masz pod ręką sługom Twoim i synowi Twemu Dawidowi. Brat Russell zasugerował, aby antycypiczny Nabal spytał swoich pomocników, czy rzeczywiście tak było. A skoro tak, to zażyczył sobie, aby w związku z tym okazali życzliwość wszystkim jego pomocnikom w owym tak bardzo sprzyjającym czasie, czyli w dniu uroczystym, jak tutaj jest w typie. A był to czas sprzyjający, ponieważ trwało żniwo i szeregi ludu Bożego powiększały się w miarę, jak kolejne osoby z niego wychodziły z Babilonu i przynosiły stosowne owoce rozwoju charakteru. W związku z tym zażyczył sobie, żeby ci dyrektorzy podzielili się swoim powodzeniem, tak z tymi ich wysłańcami, jak i z nim samym, którzy służyli im tak, jak syn służy swemu ojcu. Werset 9. Młodzieńcy Dawida przyszli i powtórzyli Nabalowi wszystkie te słowa w imieniu Dawida i w milczeniu oczekiwali odpowiedzi. Współpracownicy brata Russella zgodnie z tym jego życzeniem przychodzili do antytypicznego Nabala i przez swoje czyny oraz przez swoje słowa żądali od niego udziału w ich powodzeniu w sprawie pańskiej. Po uczynieniu tej prośby oni w cichości oczekiwali na odpowiedź. I wśród rzeczy, jakie brat Russell życzył sobie pozyskać od nich było to, aby oni wynałożyli na pańską sprawę to, czego wymagała od nich wierność urzędom, jakie zajmowali. Ale co odpowiedział Nabal? Werset 10. Nabal tymczasem dał sługą Dawida taką odpowiedź. Któż to jest Dawid? I kto to jest Dawid? Któż to jest syn Jessego? Teraz jest dużo sług takich, którzy porzucają swojego pana. I właśnie to było dokładnie tym, czego każdy jeden z tych złych dyrektorów odmówił, ignorując i nie szanując urzędu i ważności brata Russella jako członka ludu Bożego. A w końcu on był onym sługą, szafarzem, który udzielał pokarmu na czas słuszny, z czego przecież było nie było, oni powinni doskonale zdawać sobie sprawę, bo w końcu to przecież od niego, od pana przez niego otrzymali swoje urzędy. On był prezydentem towarzystwa, a oni jego dyrektorami. Oni nie otrzymali swoich urzędów losowo, z przypadku, tylko, aby je otrzymać, musieli przecież dość ściśle z nim współpracować i wykazywać się w tej pracy. To musiała być długa współpraca, skoro udzielił takiego przywileju, żeby stali się dyrektorami. A w przypadku pani Russell, to przecież to ona także była pierwszą, która wskazała, że on zajmował to stanowisko onego sługi. I potem go zlekceważyła, prawda? I zignorowała. Oni w tej sytuacji porównali go do jednego z wielu chwytających władzę i panujących nad boskim dziedzictwem, którzy byli kapiszczym w czasach paludzi. No i na marginesie dzisiaj się też przecież mówi, a kim są ci, którzy odłączyli się od ruchu lub nie zrobiwszy tego, nie popierają obecnych władzów? Czy oni są od pana? Jakie oni mają poważnienie do głoszenia i do służenia ludowi Bożemu? Tym podobne pytania są zadawane. I w związku z tym ich postawę opisuje następny werset 11. A więc mam wziąć mój chleb, wodę, mięso nagotowane dla strzygących i dać je ludziom, o których nie wiem nawet skąd są? Ich rozumowaniem było, że skoro tak jest, no to dlaczego mieliby udzielać owoców ich roztropności i pracy przeznaczonych dla ich własnych osobistych pomocników, aby otrzymali je brat Russell i jego pomocnicy, co do których nie mieli pewności, czy faktycznie oni w ogóle są sługami Bożymi. Werset 12. Młodzieńcy Dawida udali się w drogę powrotną. Przyszedłszy, powiadomili go o całej sprawie. Słysząc te słowa, ta nieuprzejma odpowiedź Nabala sprawiła, że pomocnicy brata Russella wrócili od niego i oznajmili mu tą
nieprzyjazną odpowiedź na Baal. Werset 13. Dawid wtedy dał rozkaz swym ludziom. Niech każdy przypasze miecz. I wszyscy przypasali sobie miecze. I Dawid również przypasał sobie miecz. Potem około 400 ludzi wyruszyło z Dawidem na czele, a 200 zostało przy taborze. Dowiedziawszy się o takiej nielojalności tych, których urzędy wymagały od nich bycia wiernymi w pańskiej sprawie i to kosztem ich własnego interesu oraz o używaniu przez nich urzędów dla własnej korzyści oraz dla korzyści ich ulubieńców, brat Rusel się rozgniewał. I pobudziło go to do nakazania swoim zwolennikom, aby uzbroili się w miecz, czyli w argumenty do ataku i obalenia owych niewiernych dyrektorów. To też oni wszyscy uczynili. I wszyscy przypasali sobie te miecze. Ale jest ciekawa sprawa. Do konfliktu wyruszyło tylko 400 z nich, a 200 pozostało. To pokazuje nam, że do konfliktu wyruszyli ci zdolniejsi. Ci bardziej chętni, ci, którzy widzieli jakieś tą potrzebę w sposób większy i rozumieli swoje możliwości za adekwatne, żeby coś móc zmieniać. Natomiast ci, którzy byli również wierni, którzy widzieli sytuację, którzy rozumieli, że ci źli dyrektorzy robią źle, nie pochwalali i byli po stronie brata Rusela i też mieli argumenty, aby tamtych atakować i obalać, ale byli mniej zdolni lub też z różnych powodów mniej chętni do konfliktu, to oni nie brali udziału w tym konflikcie, lecz pozostali, żeby konserwować, dbać o tabor, czyli o dobra, które poprzednio udało się uzyskać. Na marginesie chciałbym zauważyć jeszcze, że ci, którzy pozostali przy taborze i nie brali udziału w konflikcie, nie zostali zganieni. Dawid nie zaciągnął ich na siłę do ataku. Jedyne, co można by powiedzieć, że oni stracili, to to, że stracili przywilej ruszenia do boju u boku Dawida. Prawda? Jeszcze będzie to... Proszę zapamiętać o tym, że 400 wyrusza, 200 pozostali. W jednym z następnych rozdziałów będzie bardzo analogiczna sytuacja już w walce przeciwko różnym przeciwnikom. Werset 14. Tymczasem jeden ze sług zawiadomił Abigail, żonę Nawala. Dawid przysłał posłańców z pustyni, aby pozdrowili naszego pana, a on ich zelżył. Niektórzy z antytypicznych pomocników Nawala usłyszeli jego nieuprzejmą odpowiedź, tak zniesławiającą, poniżającą dla brata Rusela. Czyli zdali sobie sprawę z tego, co oni robią. I chociaż nie przestali ich popierać, to nie podobało im się to i chcieli temu jakoś zaradzić, prawda? Oni nie byli tacy, że źli dyrektorzy są źli, no to my też będziemy źli i tak dalej. Wśród tych, którzy sprzyjali tym złym dyrektorom, no było przecież wielu takich, którzy sami byli dobrzy, albo widzieli te sprawy, albo nawet jeśli popierali tych dyrektorów, to ciągle widzieli, że ci dyrektorzy, no oni upadają. No każdy upada, prawda? No co, jakieś usprawiedliwienia dla nich znajdowali z różnych powodów. Albo też nie widzieli jeszcze, żeby oni tak źle postępowali, tylko zwracali uwagę, że coś tutaj nie do końca. I oni, którzy widzieli ten problem u tych złych dyrektorów, poinformowali antytypiczną Abigail, czyli wiernych dyrektorów towarzystwa. Bo tych dyrektorów było więcej, to nie było tylko to, że sami ci źli byli dyrektorami towarzystwa. Poinformowali tych wiernych dyrektorów towarzystwa o duchowych żądaniach, jakie brat Rusel przekazał przez swoich posłańców, o ich uprzejmej prośbie oraz o nieuprzejmej i lżącej odpowiedzi, jakiej udzielili na was. Werset 15. A przecież ci ludzie byli dla nas bardzo dobrzy i jak długo obok nich krążyliśmy, przebywając na polu, nie doznaliśmy żadnej przykrości i nic nam nie zginęło. Ci pomocnicy oświadczyli także, że asystenci brata Rusela byli dobrzy dla pomocników antytypicznego Nawala. Nie wykorzystywali ich nadmiernie, nie dozwalali, aby doznawali oni jakiejkolwiek straty przez cały czas współpracy z nimi w służby. Ponadto, werset 16, byli nam murem ochronnym tak w nocy, jak i w dzień, przez cały czas wspólnego pobytu, gdyśmy paśli trzody. Czyli, że podczas różnych prób związanych z prawdą i błędem,
Ci asystenci brata Lucena bronili ich tak długo, jak oni opiekowali się pańską trzodą. Prawda? Że oni przez cały czas wspomagali, wspierali, na pewno mówili wykłady, w których różne rzeczy wyjaśniali, w których bronili pański i w których również oni korzystali. I w związku z tym przez swe uczynki i słowa ostrzegli wiernych dyrektorów. 17. Musisz więc rozważyć i rozejrzeć się, co począć, gdyż postanowiono zagładę dla naszego Pana i dla całego jego domu. Tymczasem on jest zbyt zły, a dosłownie jest on takim synem Beliala, by można było z nim mówić. Zrozumieli oni, że bez wątpienia zły kurs niewiernych dyrektorów i ich popleczników spotka się z odpowiednią odpłatą. No przecież pan nie da się z siebie naśmiewać, prawda? Ale wskazali, że sami nie są w stanie porozmawiać z Nawalem, ponieważ byli oni tak źli, tak źle usposobieni, że nie dało się po prostu z nim porozmawiać. Nie widzieli żadnego problemu. Uważali, że są zdrowi, jak to mówi w innym miejscu. Czyli zapewne sami też próbowali dać im to do zrozumienia, ale nie mogli po prostu sprawić, żeby antytypiczny Nawal ich wysłuchał i zrozumiał to, co mieli mu do powiedzenia. A jeszcze w następnej części tego wykładu zobaczymy dlaczego. Werset 18. Abigail wzięła więc szybko 200 chlebów, 2 bukłaki wina, 5 oprawionych owiec, 5 sea, czyli miar, prawionych ziaren, 100 gron rodzynków i 200 flasków figowych i objączyła tym oczy. Abigail wysłuchała ich słów i podzieliła ich zrozumienie, że rzeczywiście za taką niewierność i nielojalność musi tych złych dyrektorów spotkać nieuchronna kara. No ale przecież to był jej mąż, czyli bliscy współpracownicy. Bracia, z którymi współpracowali przez długie, być może lata. Bracia, do których mieli dobre uczucia i wiele życzliwości. Skoro więc wyczuła niebezpieczeństwo związane z duchem i z pracą tych złych dyrektorów w stosunku do brata Russella, to jak najszybciej pospieszyli, aby zażegnać to niebezpieczeństwo. I tutaj w tym miejscu chciałem tak podkreślić, że trzeba pamiętać, że wszystko to, o czym tu mówimy, tak samo jak w przypadku innych antytypów, to nie są pojedyncze akty, słowa i reakcje na nie, ale są to streszczenia wydarzeń trwających przez jakiś dłuższy czas i czasem nawet raz po raz powtarzających się. Tak jak wyruszali, atakowali i tak dalej, czy te złe akty były mówione, to one się działy co jakiś czas. Chodzi o to, że chronologiczny porządek, taki jaki jest przedstawiony w typie, dotyczy początków danej czynności opisanej w typie. Antytypiczna Abigail w celu zażegnania niebezpieczeństwa, na które zwrócono jej uwagę, szybko wzięła obfitość głębszych i łatwiejszych praw. Chleby i wino w dobrze przygotowanym stanie, bo owce, które już były oprawione, oraz ziarna, które już były uprażone. Oraz dobrze osłodzili się łaskami i zaletami chrześcijańskiego charakteru. Abigail wzięła grona rodzynek i plastki figowe i sprawili, aby one były wysłane za pomocą ich narzędzi służby, czyli literatury prawdy. W typie objuczyła tym osób. Werset 19. I powiedziała swym sługom, wyjdźcie przede mną, a ja podążę za wami. Przed swym mężem Nawalem nie przyznała się do tego. Powiedzieli swoim poplecznikom, aby wyprzedzili ich w zapewnieniach o lojalności i wsparciu dla brata Russella. I powiedzieli im, że oni później sami również go także o tym zapewnią. Ale ukryli swoje zamiary przed tymi złymi dyrektorami. Werset 20. Gdy siedząc na ośle, zjeżdżała niewidoczną stroną góry, właśnie Dawid i jego ludzie wstępowali ku niej i spotkała ich. I podczas swego wiernego postępowania, siedząc na ośle, czyli w towarzystwie narzędzi swojej służby, to jest strażnic, mroszu i tomów, i będąc, jeszcze początkowo niezauważeni przez brata Russella w tej służbie na rzecz królestwa, tak, góry, podczas gdy brat Russell i jego pomocniczy również zaangażowali się w tej samej ogólnej służbie, początkowo niezauważenie dla antytypicznej Abigail, no ale skoro zaangażowali się w tej samej służbie, to i ona zjeżdżała i oni chodzili, wstępowali. Czyli więc w tym samym kierunku.
swoją drogą, czy nie uderza to Eurafelska w tym opisie, że ona zjeżdżała z góry, a Dawid i ze swoimi ludźmi szedł w jej kierunku. No to w którą stronę powinien iść? Pod górę. A on schodzi z góry. On pochodzi z góry. Chodzi tutaj właśnie o podkreślenie myśli, że chodziło o tą samą służbę na rzecz królestwa. I że ten sam ogólny cel chcieli osiągnąć. To znaczy powodzenie pracy pańskiej. Prawda? I wtedy się spotkali w jednym duchu i w jednym służbie. Werset 21. Tymczasem Dawid mówił sobie: na darmo strzegę na pustkowy całego dobytku jego. Także nic nie zginęło, co posiadał, bo odpłacił mi złym za dobre. No i zobaczmy teraz na postawę brata Rosena. On zdawał sobie sprawę, że świat to świat, że utracjusze kolą z rozmaitych kościołów mogą go nie akceptować, mogą nie uznać za onego sługę, mogą nie zgadzać się z prawdą z różnych powodów i mogą nie chcieć wykonywać woli Pana, w imieniu którego on był szafarzem mionym sługą, który miał mieć pieczę i zwierzchnictwo nad sługami. No ale przecież tutaj dotyczyło to osób, które świetnie i od relatywnie dawna znały prawdę, które zostały wielce ubłogosławione i które otrzymały wysokie stanowiska wśród ludu Bożego, którzy w związku z biblijną zasadą, kto chce być największy między wami, powinien najwięcej służyć. Powinni więc tym bardziej dążyć do tego, żeby służyć drugim i to służyć zgodnie z boską wolą. Bardzo głęboko odczuwał więc zło, jakie ci źli dyrektorzy mu wyrządzili. Bardzo żałował, lamentował nad bezowocnością wysiłków, jakie on tak dobrowolnie, miłosiernie i użytecznie wynałożył na korzyść tych niewdzięczników przez tak długi czas, kiedy dotąd współpracowali, gdyż oni oddali mu złem za dobro. Werset 22. Niech to uczyni Bóg wrogą Dawida i tamto dorzuci, jeśli do rana zostawią cokolwiek z jego własności, choćby jednego malca, a w oryginale poprawnie kogokolwiek, kto oddaje moc na mur. W innych przykładach to jest szczeniaka albo chłopca, ale generalnie ta myśl taka oryginalna jest: kogokolwiek, kto oddaje moc na mur. Poprzysiągł więc solennie przez to, co wiedział, że Bóg uczyni jego wrogom, którzy byli jego wrogami nie dlatego, że byli wrogami osobistymi brata Rosena, tylko byli jego wrogami z uwagi na sprawę prawdy. Na to, że dzieło było czymś konkretnym do wykonania, a oni się temu przeciwstawiali, nie chcieli wspierać go w tym dziele. I poprzysiągł, że on szybko odetchnie, usunie wszystkich złych dyrektorów i ich popleczników mieczem prawdy, jako bezczeszczących należące do pańskiego ludu władze odnośnie boskiej prawdy i jej zarządzeń. Mur chroni miasto, prawda? Tak jak prawdy i jej zarządzenia chronią sprawę pańską przed szkodą i tych, którzy mieszkają w sferze prawdy i jej ducha. Tak więc sikanie na ten mur oznacza bezczeszczenie, znieważanie i lekceważenie ich. I dlatego takich chciał usunąć. Pomyślmy, dlaczego tak drastyczna była jego reakcja? I gdy spojrzymy na historię, na to, jak wiele ciężkich prób, jakie spowodowali w tym diabelskim duchu i uczynkach owi źli dyrektorzy, to się nie ma naprawdę co dziwić, że brat Rusel początkowo postanawiał, aby on sam i jego wojownicy podejmowali takie właśnie ostre środki, mieć prawdy przeciwko nim. Prawda? Coś się dzieje, występują przeciwko tym, no trzeba odeprzeć, pomóc prawdzie. Trzeba usunąć tych, którzy tak właśnie czynią. Ale w momencie, gdy właśnie zamierzał wykonać to, co zamierzył, spotkał Abigail. I tak jak czytaliśmy, ona go odwiozła od tego, żeby wymierzyć swoją miłość na własną rękę. Ale to, jak to się odbyło i z jakimi wynikami, o tym powiemy sobie niestety w drugiej części naszego wykładu, kiedy pozbadałem pozostałe 21 wersetów należących do tego pierwszego podtematu. Dziękuję bardzo bratersku za uwagę i na tym dzisiaj kończę. Proponuję poczytać tę historię bardzo ciekawie.